W dzisiejszym filmie przyjrzymy się wielkiemu ego Eli Gavin. Przyjrzymy się przede wszystkim temu, dlaczego kurowa ma aż tak duże mniemanie o sobie i dlaczego owe plakaty nazywa arcydziełem i twierdzi, że jej nie wyśmiewają. Dzień dobry, ja nazywam się Mikrus, a to jest kolejny wysryw na temat naszej cudownej Eli Gavin. Kto to powiedział teraz? Kto to powiedział teraz? Kto to powiedział teraz? Kto to powiedział teraz? Jak wszyscy dobrze wiemy, Ela Gavin lubi urozmaicać swoje wypowiedzi. Co za tym idzie? Jest wiele czynników, w których nasza bohaterka dzisiejszego filmu próbuje nam wmówić, że owe wypowiedzi są według niej prawdą i nie są jakimś tam trollingiem. Na jednym ze swoich filmów niegdyś nasza kurowa powiedziała, że wygląda na 35 lat i ma zgrabne ciało. Jakby wiadomo, są osoby, które w wieku 50 paru lat, 60 lat dbają o siebie, przechodzą jakieś tam metamorfozy, inne zabiegi kosmetyczne czy chirurgii plastycznej, tak? Ale takim przykładem jest oczywiście Madonna. Jednakże Ela jest odwrotnością tego. I nie chcę tutaj być Nikodemem z 2018 roku, bo jeśli ktoś pamięta filmy z tamtego okresu na temat Eli Gavin, to nazwałem wtedy Elą starą babą, tak? Tak było. I nie o to mi chodzi, żeby ją nazywać, wyzywać czy cokolwiek, ale chodzi mi o to przede wszystkim, że na tych filmach widać, że Ela jest strasznie zagubiona, to raz, a poza tym widać po jej twarzy, że nie dba o siebie. Ludzie często mówią, że się nie myje, to jest opinia ludzi, nie moja. Że ma podkrążone oczy przez pijaństwo swoje własne i przez to, jak dba o siebie. No generalnie Ela pije alkohol, tak? No i widać po niej, że ma bardzo zniszczoną twarz, zęby oraz ma strasznie podkrążone, podbite oczy właśnie przez ten alkohol. Mówiła też, że jej wygląd przyciąga facetów. Ale nie oszukujmy się, może tak było kilka lat temu. Na ten moment, w którym my jesteśmy, Ela tak naprawdę opowiedziała o dwóch facetach, o rzekomo istniejącym prokuratorze, prawniku Robercie Brandysie, który tak naprawdę nie istnieje, i o naszym już sławnym Marku Łangowskim, który no na nią poleciał, nie wiem w ogóle jakim cudem, ale no poleciał na Elę, tak? Uważam, że właśnie żeby dbać o siebie, Ela powinna ograniczyć spożycie alkoholu, siedzenia tyle przy komputerze, tudzież właśnie mówię o streamach, tak? Które Ela transmituje u siebie na kanale na YouTubie przez nawet 8 godzin. Jeśli naprawdę chce przyciągnąć uwagę innych facetów niż Marek Łangowski, to uważam, że tak, wieku nie oszukamy, ale można coś zrobić ze sobą. Można jakoś dbać o siebie, są różne kremy, kosmetyki i w ogóle. No ale takie zabiegi też często nie pomagają, przez co nie oszukamy wieku. I przykro mi to mówić, pani Elu Gavin, ale już nie jesteś 30-letnią kobietą, która ma prawo robić co chce, tylko jesteś 52-letnią starszą osobą, która powinna zająć się swoim 10-letnim dzieckiem, a nie hulać. Kto to powiedział teraz? Swego czasu podczas sławnej dramy z Mateuszem Spiesińskim Ela Gavin wstawiła także takiego posta odnośnie facetów. Informował on przede wszystkim o tym, że Ela bardzo chciałaby chodzić na nauki tańca. Nie byle jakiego tańca, to były nauki tańca na róże. Fakt faktem, nasza córa belwederska mówiła, że ma zgrabne nogi, że jest mocno wysportowana, ale chyba jednak nie, biorąc pod uwagę aktualne filmy. Fakt, to był rok 2018, tak? Ale no, to jest dalej przykład tego wybujałego ego, że Ela ma zbyt wysokie mniemanie o sobie, tudzież twierdzi, że jest wysportowana i bardzo, ale to bardzo chciałaby się nauczyć tego rzekomego tańca na róże. Przykro mi, Elu, ale w wieku 47 lat człowiek już nie jest taki gibki i wysportowany. No chyba, że od małego jakoś tam trenuje, biega, jakieś tam różne ćwiczenia robi. Po Eli niestety tego nie widać i przykro mi się patrzy i czasem chce mi się śmiać, jak widzę posty Eli mówiące o tym, że Ela wygląda na 35 lat i
mówi, jakie to ona ma zgrabne ciało i że... faceci na nią lecą. Kto to powiedział teraz? W roku 2018 wokół nas oraz moich przyjaciół, znajomych i innych ludzi z YouTube'a przez Mateusza Spiesińskiego, Lakarnuma i przez śmieszne elaboraty Eli Gavin było sporo kontrowersji na nasz temat. Byliśmy tak naprawdę na cenzurze. Mieliśmy faktem swoje 5 minut, ale posty Eli w tamtym okresie mnie strasznie wkurzyły i chciałbym się dzisiaj do nich odnieść już tak bardziej dojrzale niż wtedy. Opisała w poście, a raczej oceniła wygląd nas wszystkich, zważając na to, że Magda do dziś nosi chustę. Czyli jak ona mogła ocenić wygląd na przykład takiej Magdy po wyglądzie, tak? W ogóle nie rozumiem tego. Mówię tu faktycznie o tym, że wydaje mi się, że Ela, że w Eli mniemaniu Ela jest tą najpiękniejszą, cudowną boginią na świecie, że każdy musi się jej słuchać i że nikt nie może się równać z jej pięknością, urodą i jej wybujałym ego. No nie oszukujmy się, w pewnych momentach postów życia Eli tak niestety jest. I tak było też w przypadku tego posta w roku 2018. Jakby faktem nie wszyscy mieli to wykształcenie z nas, bo Fabian z kanału Okiem Fabiana miał chyba jakieś tam wykształcenie, nie pamiętam, czy średnie, czy wyższe. Magda i Sergio byli w tamtym okresie na studiach. Ja zaczynałem dopiero szkołę średnią i James też. Tak jakby. Tyle, że on szkołę dla dorosłych, ale nie chcę tutaj wyciągać zbędnej prywaty, bo przyjdą niechciane osoby i mogą wyśmiać mojego przyjaciela. Przepraszam cię bardzo serdecznie, stary. Czyli tak naprawdę na rok 2018 miałem wykształcenie gimnazjalne. Teraz niedługo będę miał średnie i zawodowe, więc... Ela, możesz mnie pocałować po prostu w tyłek. W kolejnym akapicie widzimy, jak Ela próbowała zrazić swoich widzów. Jeżeli w ogóle ich miała. Teraz na pewno ma. Ale jeżeli w ogóle ich miała, takich prawdziwych widzów, zrazić ich do nas, mówiąc, że zażywamy jakieś używki typu papierosy, alkohol. No dobra, papierosy i alkohol nie są czymś złym, ale narkotyki już w pewnym sensie tak, że bijemy swoich rodziców, że jesteśmy, że mamy objawy psychopatyczne, mamy nerwice. No, faktem nikt z nas nie jest idealny i w tamtym okresie też nie był. Sugerowania innym, że mamy nerwice, to nie jest zdrowe według mnie i nigdy nie było do teraz. Do teraz też nie jest to zdrowe, to co Ela pisała o nas, więc... O czym my tu mówimy? Kolejnym aspektem jest przedstawienie według Eli, co możemy robić jako hejterzy. Rzekomi hejterzy, bo raczej przedstawialiśmy swoją konstruktywną krytykę, choć nie do końca, wydaje mi się, jakby... Uważam z perspektywy czasu, że powinniśmy te filmy przedstawić ogółem, całą sytuację z Elką Gavin przedstawić bardziej profesjonalniej. Tak samo odpowiadać na filmy Lakarnuma czy Mateusza Spiesińskiego też bardziej z mniejszą agresją, no ale czasu nie cofniemy, no i wybuchła wojna. Więc możemy śmiało stwierdzić, że troszeczkę dojrzeliśmy do tego, żeby robić komentary. Jestem tym zniesmaczony, ponieważ nigdy nie życzyłem na przykład komuś śmierci czy czegokolwiek innego. Według Eli jesteśmy konkurencją i możemy gdzieś tam być tą konkurencją zawodową, no bo co? Każdy z nas robi na YouTubie, no nie ma tu żadnej filozofii w tworzeniu tego czy tamtego. Ale no naprawdę, no, możemy siebie nazywać konkurencją zawodową w każdej branży. Czy to fotografia, czy właśnie robienie YouTube'a. W kwestii YouTube'a to jest tak, że mamy ten próg, tak? Od 1000 subskrypcji dopiero zarabiamy. Czyli tak naprawdę konkurencją zawodową jest osoba, która ma powyżej 1000 subskrybentów oraz wygenerowane 4000 godziny pod swoimi opublikowanymi filmami. Czyli tak naprawdę
Dla Eli jestem tak w połowie konkurencją zawodową, ponieważ mam papierek, że jestem, że mam zawód jako technik fotografii i multimediów w tym przypadku. Niemniej w przypadku Eli jest to znowu zbyt wysokie mniemanie o sobie, stwierdza, że to ona jest pokrzywdzona i że to my, jako rzekomi trolle i hejterzy, robimy jej straszną, ale to straszną krzywdę. Niestety, Elu, tak nie było i do tej pory tak nie jest. My wszyscy próbujemy uświadomić ludziom, a zarówno tobie, Elu, jaką osobą jesteś, jak kreujesz samą siebie i jaki przykład dajesz swojemu własnemu dziecku. I apeluję tutaj do ciebie, proszę, nie rób tak. Nie chcę tutaj wtrącać Marysi, ale wydaje mi się, że niektóre sytuacje z ostatnich kilku dni były takim przegięciem, że wydaje mi się, że Marysia, że przytoczenie tutaj dziecka Eli powinno być tutaj, przynajmniej na chwilę, pojawić się w tym filmie. Kto to powiedział teraz? Jakby, wiecie, no przechodząc do podsumowania, no to ten film tak naprawdę przedstawia całą sytuację z 2018 i z teraźniejszości, jakie Ela ma o sobie mniemanie, odkąd ja zapoznałem się z jej jakimiś tam występkami, z jej twórczością, aż do teraz, tak? Ten screen także przedstawi Ele Gavin jako osobę, za którą latają wszystkie simpy i spermiarze, także cudownie, nie? I tak, to był film Mateusza Spysińskiego o nowej meme familii, czyli o nas, Damezie P, o Magdzie, o mnie, Sergiu, no i wielu innych twórcach internetowych, którzy zaliczali się do tej meme familii, tak? No i ona znowu tutaj pokazuje, jak bardzo wysokie mniemanie ma o sobie, co mnie bardzo tutaj drażni. Bardzo, bardzo drażni. Jakbyśmy latali wszyscy za Elą Gavin, to bym w swoim pierwszym czy tam drugim filmie nie nazwał Eli starą, głupią babą, która nie powinna mieć swojej kariery na YouTubie. Za to po tych 3-4 latach przepraszam, bo w sumie nie powinienem tak mówić, bo jest to osoba starsza. Choć Ela na to zasługuje, nie oszukujmy się, ale jakby... Przytoczę tutaj pewnego innego twórcę, który jest w podobnym wieku jak Ela. Remigiusz Maciaszek ma ile? 42, 3 lata? 4 może nawet? I... No nie wygląda młodo, tak? No, ma siwe włosy, ma trochę zmarszczek, ale dba o siebie przede wszystkim. I Rock tutaj generalnie jest tym twórcą, który dba o siebie, pokazuje jakiś content, a Ela nie. I też rozpija się na streamach, jak taki na przykład Daniel Magical, czy Rafatus, albo chociażby Rafonix swego czasu. No, przykładów jest tutaj dużo i wydaje mi się, że Ela powinna bardziej brać przykład z Rocka pod względem tego wyglądu jako influencer na polskim YouTubie. A także pod względem zmiany swojego kontentu. Faktem, no vlogi może robić, tak? Ale jakieś takie bardziej tematyczne, a nie, że klepia 5 tematów i gada ciągle tak naprawdę tylko o tym samym, mając podkrążone oczy i źle umalowaną twarz. No ale jak wszyscy dobrze wiemy, jej wybujałe ego nie powie jej Ela. Ela, 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 Ela. Przestań robić takie zbyt kontrowersyjne rzeczy, ponieważ ludzie się z ciebie śmieją. Zrób coś pożytecznego i zacznij nagrywać coś, co ludziom się spodoba. Poczytaj sobie o czymś. Pooglądaj coś na dany temat. A uwierz mi, ludzie... Jakby to powiedzieć, żeby być mądrym. A uwierz mi... Ludzie, może nie momentalnie, ale po jakimś czasie zmienią zdanie, stwierdzą, że oho, Ela się zmieniła i już nie będzie robiła kontrowersyjnych filmów. Na ten moment to wydaje mi się tyle. Chciałbym wam podziękować za dobre przyjęcie poprzedniego filmu o Eli Gavin. Myślę, że na ten moment więcej filmów o niej nie będzie. Oprócz jednego podcastu z Jamezem, który mamy w planach i mam nadzieję, że... Przysiądziemy do tego w najbliższym czasie. Muszę się z nim po prostu zgadać. I co? I to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hej.